Hej, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dziś przygotowałam dla Was kolejne 11 aplikacji na telefon, które myślę, że przydadzą Wam się w roku szkolnym. Tak jak mówiłam w pierwszej części, dziś skupię się na aplikacjach, które dotyczą języków obcych. Mam nadzieję, że aplikacje, które za chwilę zobaczycie, sprawią, że Wasza nauka języków obcych będzie przyjemna oraz skuteczna. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy od języka niemieckiego i pierwsza aplikacja to Diki. Jest to słownik języka niemieckiego. Wpiszmy sobie na przykład gra. Fajne jest to, że od razu wyskakuje nam przykład oraz powiązane zwroty i czasowniki związane z tym słowem, więc tutaj mamy duży szereg powiązanych słów, więc myślę, że taki słownik jest bardzo przydatny na lekcji języka niemieckiego. Kolejna aplikacja DEEPL jest to również słownik języka niemieckiego. Jest to aplikacja, do której nie potrzebujemy internetu, więc tej aplikacji używam dużo, dużo częściej, zwłaszcza na lekcji języka niemieckiego, kiedy potrzebuję sobie przetłumaczyć nowe słówka. Wpiszmy sobie jakieś słówko, na przykład dom. Fajne jest to, że od razu wyskakuje nam też liczba mnoga oraz też powiązane słowa i czasem również też przysłowie, jakieś potoczne znaczenia. Kolejna aplikacja DeutschLernen i tutaj możemy słuchać lub czytać niemieckich artykułów. Jest to fajna aplikacja, jeśli chcemy się osłuchać z tym językiem. W miarę dość wyraźnie mówią. Diese Panne sahen aber nicht viele Menschen in Deutschland. In ganz Westdeutschland gab es damals nur 5800 Geräte. I tutaj możemy sobie równocześnie śledzić tekst, możemy tutaj właśnie sobie zatrzymać, przyspieszyć. Na końcu tekstu mamy wybrane słowa, które są wytłumaczone również w języku niemieckim, ale jeśli klikniemy tutaj na dane słowo, mamy wytłumaczenie też po angielsku. Kolejna aplikacja to Liedtrans German, jakoś tak to się czyta. I ona posiada niemieckie piosenki, nie jest ich za dużo, ale jednak. Weźmy pierwszą lepszą. Wiadomo, że te niemieckie piosenki nie są jakieś najlepsze, ale chodzi mi o to, by osłuchać się z tym językiem. Czasem jak mam jakąś szybszą piosenkę, szybszy tekst, to uczymy się wtedy szybkiego czytania. Plus fajne jest to, że kiedy klikniemy na słowo, od razu wyskakuje nam tłumaczenie. Przejdźmy teraz do języka angielskiego i ten słownik jest przeze mnie używany już dobre parę lat. Chyba od drugiej klasy gimnazjum, cały czas go używam, kiedy potrzebuję przetłumaczyć sobie jakieś pojedyncze słowo, na przykład hack. I od razu mamy tutaj wypisane. I wiadomo, że tutaj się pojawiają kolejne słowa, jeśli chodzi o kolejność alfabetyczną. Kolejna aplikacja to Duolingo. Jest to aplikacja, która pomaga nam systematycznie uczyć się języka. Tu mamy swój ranking. Fajne jest to, że ona codziennie, ta aplikacja nam przesyła wiadomość z przypomnieniem, że czas na naukę, więc to pomaga w systematyczności. Weźmy sobie na przykład wyrażenia, tutaj zaliczyłam już 3 lekcje. Weźmy czwartą. Fajne jest to, że tak jak chyba usłyszycie teraz. No. Ćwiczymy sobie tutaj nie tylko pisownię, ale również i wymowę. Yes. Sorry. Please. I speak English. I speak English. Yes. Good night. I tak ta sobie aplikacja właśnie funkcjonuje. Kolejna aplikacja, czasowniki nieregularne i tutaj zawsze klikam listę i uczę się tych trzech form, czyli podstawowej, past simple i tej trzeciej. I tutaj mamy od razu tłumaczenie. Be. Możemy sobie kliknąć i zobaczyć, jak to się wymawia. Again. Możemy również sobie przećwiczyć i kliknąć właśnie egzamin. I tu mamy na przykład feel, trzecia forma. Felt. Okay, here. Myślę, że dzięki tej aplikacji szybko wejdą Wam do głowy czasowniki nieregularne i z przyjemnością się będziecie ich uczyć. Kolejna aplikacja to English Speaking i tutaj mamy dialogi po angielsku. Na przykład weźmy ten pierwszy. I tutaj mamy dialog, możemy go odsłuchać, przeczytać. Później mamy quiz, który dotyczy tego dialogu. Następnie mamy część praktyczną, wybieramy sobie którąś z postaci i na zmianę właśnie razem z lektorem mówimy. Na przykład weźmy Henry'ego. I was on the phone for an hour.
Później my mówimy, później mówi z powrotem aplikacja, ten lektor. I później mamy rekord, czyli możemy nagrać sobie, jak mówimy cały ten dialog. Jest to moim zdaniem bardzo przydatna aplikacja, ponieważ możemy osłuchać się z językiem angielskim, tym bardziej, że na lekcjach angielskiego również mamy dialogi, więc ta aplikacja ułatwi nam sprawę. Kolejna aplikacja to English Story i tutaj mamy angielskie historie, na przykład. It was 80 degrees. Możemy sobie przyspieszyć, możemy śledzić tekst i również dzięki tej aplikacji możemy osłuchać się z językiem angielskim. Kolejna aplikacja polega na tej samej zasadzie co tamta z niemieckiego. Tutaj również mamy artykuły, ale po angielsku. I aplikacja działa identycznie jak tamta. Następna aplikacja i tutaj wpisujemy sobie na przykład, też wpiszmy dom. Dom. I tutaj mamy od razu wyjaśnienie po angielsku. Po polsku i dużo, dużo przykładów. Kochani, to już wszystkie aplikacje na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuku w górę. Wpadajcie również na moje wszystkie social media, na których mnie znajdziecie. Linki macie pod każdym filmem w opisie. Koniecznie dajcie znać również w komentarzu, jakie Wy używacie aplikacje do języków obcych. A może jednak korzystacie z książek, a nie aplikacji. Dajcie koniecznie znać. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i cześć!